Wykonałby po prostu ubytek któryś. Twój? Jezus, Maria, go zagłęb krzywi. Co Boże, o moim biedny koń, co? Mówisz o moim koniu? Tak, twoim koniu. Biedny koń cały czas patrzy w prawo. I jak patrzy w prawo ogólnie, normalnie, to ma tak łeb wykrzywiony, jakby, nie wiem, on nie miał tam nic. O Jezus. Witajcie w kolejnym odcinku. Sister Sable! Nie chodzi mi. Tak, jestem odmieńcem. Tak, jesteś odmieńcem. Wilhelm leci! Znaczy, bardziej jestem odmieńcem, bo pomocy czerwone czapraki, mam brązowy i czuję się źle, ale cicho. Ale mam inne obiki i inne kukunia. Tak, jak nas któraś, jakaś tam osóbka pytała. Czy będzie odcinek Stroje Zjadowców? Musi okay. być. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Znaczy przez dłuższy czas to był nasz strój głowy. Tak. No. Witam was w kolejnym odcinku. So, of course. Tak. I bez zbędnego... Ono mi ci wyszło. Lecim je robić. Zjadę ze sobą wizji Diegar. Ja chcę się zabić jeszcze przed spotkaniem z tytanami. Przed Wilhelmem. Dobrze, może opowiemy im, jak to się zaczęło? Zamknij się, kurdlo! Możemy. A ty możesz opowiadać. Jak mi się pisze? Kto mądry napisał Srebrnej Polanei? Nie wiem. Tak. To było tak. Zgadałyśmy sobie. Naszą koleżanką. Szczepusie. I ona otrzymała książkę od taki atlas, ale biologia, geografia i tak dalej. No i zauważamy anatomię człowieka z tymi mięsiami. No to krzyczymy, że to jest tytan. Szczepuś natomiast odpowiada, że to jest Mariusz. No to się idziemy na kompromis i mówią, że to jest tytan Mariusz. Tak. No i później zaczęłyśmy z Rudą wymyślać, jak by wyglądało anime. Gdyby każdy tytan z nich miał swoje imię. Taki Wilhelm, Kazimierz, Stefan, Zbysiu, Mariusz. Marcin, no. I to by było tylko tak. No. Przedziałka teraz ty. O tak. Wilhelm leci! Gdzie? Tam! Teraz powiedz mi, co mam zrobić, bo to ten czytam. Bombki zawiesić. Ej, dziewczyna, wy macie ten pierwszy podręcznik puls życia. Oj, przepraszam, mówiłam już. Trzeci. Co miałam zrobić? Bo się przez to zgubiłam. Ale z czym macie ten obrazek? Z takimi wiątkami, taka lwica i liżąca swoje młode. Okej, bo ja miałam... Bo ja miałam w pierwszej klasie taki z żabą. A no my to go kończyliśmy. Wiesz, a teraz powiedzieć ci, jak u nas było zacnie w naszej szkole. No. Uwaga, pierwsze klasy omawiały pierwszy podręcznik. Drugie klasy, jako iż w pierwszej klasie omawiały drugi podręcznik, też omawiały pierwszy, bo miały jeszcze inną podstawę programową. A trzecie klasy kończyły pierwszy podręcznik. I wszyscy na początku roku mieliśmy pierwszy podręcznik. Wszystkie klasy w szkole. I szukaj ich w bibliotece teraz, kurde. Co mam zrobić? Jedziemy do Wale zawieszać, a z domu może karna znowu będzie wyskakiwała przez okno.
No właśnie trzeba w staniach powiesić. Ale to jest ten moment, w którym po raz pierwszy Karmel wyskoczył mi przez okno. A nie, tu już jest. Jest to tak zajebiście, że ach. Tylko ta lucznica. Karmel, chodź tutaj. Spadaj. Przedstawmy to jeszcze. Spadaj. A dobra, tu nie ma. To już nie mam ogrodu. Czemu ty biegniesz przez okno? Dobra, ale jeździmy razem, żeby nie było plątanin. A to teraz do... Muszę jeszcze tu pojeździć. Do Wale? Tak. Ale co wolisz? Dalej niż widzę. Ludziałka, gdzie ty jesteś? Wale. Co wolisz już tam? Boże, jaki creepy śmiech. Jezus! Jehet! Kojarzy mi się to z kroańskim właśnie okrzykiem jehet. Tak powiedziałeś jehezu, musiałam powiedzieć jehet. Dzieci, hi. To. No, wy wszystkie. Ale... Znowu powiem, że mam tym razem. Dobra, wiesz co, wolę nie mówić. Bo... Jedziesz do tego Wale, czy nie? Ale ja nie mogę się tak głośno odzywać, bo śpią mi obok. Ja mam takie pytanie, kiedy wyjdziecie do Wale? To klasy. Chciałam tak stanąć w przyczepie, jak taki kurde zboczeniec, nie? I na was czekać. Wiesz, my jesteśmy w lesie. Ruda. Jadę tam. Zaraz to będę. A gdzie, bo co? Bo potem... Zaczęło. Nie mówi się, bo co? Bo co? Bo to! Aha. Nie uciekniesz przed przeznaczeniem. Co? Nie, mówię, że nie uciekniesz przed przeznaczeniem. Jak na mnie o to chodzi, bo mi was zacięło. Gonię cię. A ja cię pogodzę. Dobra. Karmel, safe house. A Karmel, ale... Czekaj, bo Karmel ogarniała stajniec, nie? Tak. No. Idź, ogarnij stajnie. Spadaj. W sumie? Nie taki zbawiec. A czekaj, to ja muszę... Czekaj. Tu stałaś. Ja szłam mniej więcej tu. Szkoda, że nie mam przy sobie... Ale dobra. Jeszcze? Głupot. Płoty są złe. Okej. Okay. Może i teraz Karmel mnie nie wyskakuje przez okno, ale dobrze. A też nie bierzesz, nie? Dobra, nie. A więc uwaga, to było mniej więcej tak. Tak. Ale ja nie mam czekaj. Ogrodu. Karmel, czemu wyskakujesz przez okno? Karmel, zapomniał, jak to jest. Tak! Ja naprawdę coś tam mówiłam. Czy wy rozumiecie, co tylko ona się śmieje, bo ja nie? Czy wy rozumiecie, czego się ona śmieje? No bo... Wyobraź sobie. Siedzisz na koniu, nie? No. Siedzisz na tym koniu, nie? No to ja to zrobię, czekaj. Czekaj. Siedzę na koniu. Podaję dalsze instrukcje. No. What's going on? Siedzisz na koniu, nie? Nagle wstajesz. No. Wstajesz. Przybiegasz tak. Koniowi po głowie. No. Zaczynasz biec. Aha. I wyskakujesz przez okno. Taki tam nieudany rap kecial ci.
Ale musi to być! To by tam zwracał uwagi, to musiał. Właśnie, ale, ale fajnie tak sobie poprzypomnieć ten czas, kiedy Karmel wyskakiwała przez okna. Jo, to jest 100%. Swoją drogą, tam wtedy ta dziewczyna, ona napisała, że 99% osób tutaj ten, nas nie lubi, a tutaj już nawet dwie te. A to jest 0,5%. To nawet jeszcze nie jest ten procent, który nas lubi. Ona zapomniała o przecinku pomiędzy, no czepiajcie się jej już, no. Co? Ona zapomniała o przecinku pomiędzy 9 a 9, no cicha już. Tak. Albo zero na początku, nie wiem. Nie wiem, co jej to chodziło. Chyba miało być zero, ale ona się nie zna na temat. Dobra, cicho, bo temat zamknięty. Jak zero, zero. Dobra, temat zamknięty, poza mi się wyrąbki. Ja dalej ryczę po tym naszym replayu. Kompletnie nieudany, ale, ale zacny był. Ale sentyment jest. Tak, sentyment ale jest. Czułam przez sobą. Tak. Ach, jesteś na ach. Zaklaskałabym, ale właśnie cwałuję. No czekajcie chwilę. Nie liczy się. Co? O Jezu! Ja widziałam rudą na drzewie. Tak, rudą na drzewie. To dosłownie siedziałam na drzewie jak mam. Nie widziałam. No w końcu masz krewnego australopiteka, więc się nie dziw. Dzięki. Spoko. Pamiętajcie, drzewa są złe. Albo skały wbijające na drzewo. Skały wbijające na drzewo? Tak. Pierwsze słyszę, no ale dobrze. No bo u mnie skoczyłaś na skałę i wyjmowałeś na drzewo. Aha, ja myślałam, że będziecie o skały, które się wspinają i skakają na drzewo. Tak, dostało nóg i poszły, albo że po rynku niósł. Grzybowo? Boże, te stare teksty. Oszedł! Wydałam z siebie taki... O Jezu! Ej, słyszałyście przed chwilą ten mój dźwięk? Nie. Takie... Coś takiego, nie? No, coś ze stylu. No to... Jak ja to powiedziałam, znaczy wydałam z siebie ten dziwny dźwięk, to wiecie, jak mi to zabrzmiało? Jak się odblokowuje samochód. Jak co? Jak się odblokowuje samochód. Kurde, ja nie umiem zjechać z tego. Ej, ty umiesz odblokować samochody, bo jedno, że umiesz odblokowywany samochód, czy startując tego malucha. Kobieto, ty jesteś człowiekiem renesansu, kurde. Widzisz. Ej, czekajcie, bo ja dopiero wchodzę do tego JG. Dobrze. Gdzie jeszcze? Centrum chyba, nie? Murland. Murland? I zeszłą koni w Wynnycy. 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 Ja gut. Wynnycy. To żeby było śmiesznie, przejdźmy się na drugi koniec mapy do tego, Wynnicy. Przełykałam ślinety do mnie, powalone. Obserwuję was. Ej, nie... Dobra, myślałam, że to... Jezus, ona tam nie jedzie. To gdzie teraz jedziemy? Ej, zobaczycie, ja kiedyś kupię tego Araba. A ja kiedyś kupię tego Quartera. Mi się nie podobały już do końca Quartery, ja wolę Morgany. No. Jesteśmy jednością, stary. Sobie tego kupię, bo on jest słodki. Nazwę go ten, Kim Chochem. Czy raczysz już wykonać zadanie? Co? Raczysz już wykonać zadanie? Ten mord w oczach, ten mord w oczach! I Junior od środka, okej? Okay. Dobra, Levi, spokojnie. Masz 5 sekund. 10. 9. 0. 8. Ej, przypomniało mi się, jak ja kiedyś ten...
Jak ja kiedyś odliczałam, stałam na środku korytarza i zaczęłam odliczać tam, nie pamiętam dokładnie co. 5 sekund. 10. I zaczęłam odliczać, masz 5 sekund, nie? A dyrektor kiedy przychodzi takie 5, 4, 3. Kiedy? W pierwszej klasie jeszcze. Bo chyba szłyście na artystyczne, czy coś i coś tam... Chyba miałyście mnie odprowadzić do szafki, czy coś takiego, nie wiem. Dobra, dokładnie. A to co? I dyrektor zaczął za mnie odliczać. Winnica Murland. Winnica. Nie było na prawo autorskie. Dziągi ma kuku. Uiii! O kurde! Wow! A jeszcze je! Boli. Ła, już. To cię boli? No się. Oj. Nie! Ja! Lala, Jezus Maria! Kto normalnie posadził drzewo w lesie? Ja tego nie rozumiem. No wiesz... Leśniczy. Pewnie leśniczy. Elfy. Na elfów. Tak, to wszystko mi nie tych z kapopu, tylko po prostu elfów. Elfów. Ja. Te twoja też, nie martw się. Bo ty chcesz, żeby ona zginęła. Zginęła. Gdzie ja kurde biegnę z debilem? No się trzymaj, Loko. Pamiętam ten musimik z waszego spotkania z widzami, takie śpiewamy sobie i tam po chwili takie Shinewa. I Karmel tak parsknęła śmiechem, bo jak jej pokazywała, to ona sobie śpiewała, a tam leci w tle. Wystraszyłam się, no! Junior, masz ten sam czas, jak ja, myślałam, że ty masz ten sam czas. Ale jak ja się wystraszyłam, zaczęłam się historycznie śmiać. Albo mam palpitację serca i umieram. Albo to. Ty jesteś jak kot, masz 9 żyd, czy co? Żyd. No. Masz 9 żyd. Ej, rozumiesz, że ja też mam autokorektę jak Bacha w mózgu? Ona no, też zamiast życie mówi Żydzie. No Żydzie. Aż mi się przypomniało, jak w tej grze przeskoczyłam ten teleport. Miałyście ze mnie bekę przez 10 minut. A ja zbieram armię do tulenia mnie, bo mi zimno. Oczywiście, że ciągle... Starczy ci ja, spadaj. Starczę, a nie starczy ci ja. Starczy ci ja. No patrz, angielski umie, a polskiego ani rusz. I tak ja... lepiej niż tamta osoba. Bo nie stawiam spacji przed przecinkiem. A jak sobie wyobrażasz grać i nagrywać SSO oraz nie pójść jednocześnie? No patrz. Człowiek gra na Samsu, nie? Rozumiesz? Tak, wszyscy człowiek jest rozumieć. Patrz, oczywiście. Patrz oczami. Tak. Ty mi na kolankach. Karmel level, myśliciel. Patrz oczami. Bo ja nie słyszałam przez rudą. Ty na moich kolankach, tu lecie i gram. Ale ja mam lagi, what the fuck. Zrozumiałaś? Tak. Nie. Nie. Ja nie wierzę w tego konia. Ja po prostu nie wierzę w tego konia, no. Loser. Mam 50 FPS-ów, a to chwilę mi spadło do 3. Co? Normalnie mam 50 FPS-ów, nie? A co chwilę mi spadło do 3. A wiesz, to jest zwalnie, to tylko... Nie! Shit! O co? Drift po stole. O shit, koniu. Wejdź, koniu. Nie, zostaw ten boks, nie gwałć jej rurki. Znaczy, fila rury, whatever. Drewno. Taniec na rurze. Baj koń Karmel. Sexy. I Murland. I teraz będę taka chamska i bez podwózka. Podwózko do mnie! A mi się przypomniało, jakbyśmy ten... Mi się przypomniało, jakbyśmy kiedyś u znajomych i tam coś
się działo z sufitem, że musi jakiś tam pręt podstawić. Sadysta. Masochista. Sadysta. I po prostu wiecie jak to... Gdzie ty jedziesz? Aha, dobra. Nie wiem. I wiecie jak to ten, jak to dorośli. Po prostu zaczęli sobie tańczyć na tym pręcie, jak, na tym ala pręcie jak na róży, kurde. Pewnie mnie już nieźle wzięte. Nie, no jaki to lubi. O lol. Dobra, ja lecę dalej. Ej, nie umiem wyjechać normalnie z mur. Ej, tu driftuję, ja robię dasze, kurde. La. Oh shit! Ale w akurze, aha. Jezus, nie! Ciąg. Dzień dobry. Zostałam Gaźgę. Zostałam Gaźgę i mam domu z Gaźgę. Okej, dobrze, idę później. Co? Idziemy się do Jarla? Po co? Wymienić, tak? Tak, potem tak. Nam. Czekajcie, bo jest dużo. Dopiero dochodzisz? Tak, dopiero dochodzę. Ostra, junior, ostra. Nie na odcinku, nie na odcinku. Zawieź 14 świątecznych pochodni. To jak mam wyłączyć nagrywanie i ten? Tak. I włączyć dopiero jak dojdę? Tak. Okej. Ale pamiętam, ale ja też... To mnie ważne. W sumie już doszłam, ty cicho. Kalma. Ale takie wyznania to po odcinku. No, nie powiesz. Dobrze. Przepraszam. Co? Staraj się po cichu. Dobra, ale jesteśmy cicho. Jak mnie słyszysz na dole? Jakim cudem mówimy cicho? Ja mam dobry słuch. No dobra, ale... Nie! Już... Wiesz, to jest taki... I tak powoli kończymy. Wiesz, że będziemy kończyć. Cicho, bądź luta. Ja tylko narzekam na życie. To jest snajperski słuch, nie? Że twoja mama słyszy to, co chce usłyszeć, a to, co chcesz, żeby ona usłyszała, to ona tego nie słyszy. A mama słyszy to, co chce. Ale tak zawsze jest. Właśnie mama usłyszała to, co chciała usłyszeć. Dokładnie. Boże, jak ja nie wiem, ale fajnie. Ale tak zaraz skończył. No, każdy potwierdza. Czy mnie, czy dziewczyny? Wszystko razem słyszę. No tak jest! Co? I nikt tego nie zaprzeczy. Tak jest. Dobra, skończymy nagranie się. Tak jest z każdą mamą. A szczególnie z moją. Takie trudne. Wyobraź sobie, całe życie ma na mnie wyjmane, a jak powiem coś nie tak, to pierwsza leci, nie? No takie, coś ty powiedziała. Takie co? I ty się nazywasz taki snajperski słuch, nie? Dobra, aż to jutro. Jelo? No dobra. Którą tu się szybko dostanę? Podwózka. Tak. Nie, bo choinka. Nie, bo na choince, albo choinka na niebie. Choinka leci! Gdzie? Tam! Ale mnie zlogowało, nie odlakuj się! Wow. Ej, w ogóle pierwszy raz to widzę. Możecie mnie wyśmiać. Możecie mnie wyśmiać, naprawdę. A co pierwszy raz widzisz? Nie, bo jak w Eponie teraz, w Eboli, są te, jest to get, nie? I tam są takie wieże, nie? No, to dopiero teraz się zgapnęłam, że je widać nawet z no, no tej drogi, jak się do cyrku jedzie, nie? No, no, więc tam już widać. I dopiero teraz się zgapnęłam. Fajnie, nie? No, już tak myślę, Jezus Maria. Gdzie je widać? No tam je widać. Przy cyrku je widać dobrze. A na prawo, na lewo? Mam patrzeć na lewo. Na prosto. Na prosto? No, na prosto. A żąbnęłam w to. Faktycznie.
No faktycznie. Ale ja jedę przyczepą. Ja też. A ja nie. Jeszcze mam miejsce. Zabieram dzieci w nocy. Dobra, bo chciałaś być rumieńcem i chciałaś jechać czerwonym autkiem, przyznaj się. Nie. Jakie dzieci? Co? Nie wynikaj, nie znam przyszłości. Znam przeszłość. Znaczy przyszłość też znam, oczywiście. No jak nie ty, to kto? Aż mi się przypomniało moje odpierdzielanie po tabletkach. You can do it! Bo jak nie ty, to kto? Dasz radę! You can do it! Bo... Sprawiedliwość i całość to dość. We can do it. Kuroko opening. Poleca. Fajnie, nie, tak, nie mogę wymienić jednego prezentu, super. O to odbiegnij i przebiegnij. Przebiegnij 2 kilometry w lewo i 2 kilometry w prawo. Dum, dum, dum. Dostałam tego. Misia? Dostałam 2 uzdy. Ale fajna. A ta druga mi się nie podoba. Życie z ciężkim. Jaki ten? Wiedziałam to! Akurat przyjechałam, żeby zobaczyć, jak się zdarza ze sklepem. To jest błam, dawaj kasę. To nie błam, dawaj kasę. Hausę, kurde. Dobra, co mi tu mamy? W Harry Potterze jaka ta miała niebieski kolor? Ale co? No bo ten... Gryffindor miał czerwony. Niebieski miał... Hufflepuff. To mam z tego bluzkę. A ja mam fioletowe okowie przygodowe, ale w jaki sens przygodowe? Też mam. I od kiedy to jest fioletowe? Ale już mam takie okowie. Od kiedy to jest fioletowe? No patrz, spójrz na tego konia, nie? Jak masz tu, to jest fioletowe, a jak masz tu, to też jest fioletowe, nie? No. Zresztą możemy na coś jechać. Dobra, to co? Takie średnie, no ale dobrze. Przebierz się z trój zwiadowcy, bo inaczej. Zjedź ty tam. Tak. Ty jesteś u mnie pod sklepem, ale dobra. Bo ja to robię napad na bank, spadaj. Napad na bank. A u mnie jakoś nie robisz napadu na bank i siedzisz tutaj z nami, rozmnożyłaś bo się? Bo ja mam tak zrobistego... Lidera. Też lidera. Wspólnika, który wygląda... A może to junior ma lidera i widzi inaczej? To jest tak, że mój wspólnik jest pod sklepem, a jestem tutaj z wami. Bo ja nie widzę twojego wspólnika, a junior nie widzi ciebie. To jest bardzo skomplikowane. Dobra. To jest bardzo skomplikowane. Dobra. A może ty jesteś widzialny tylko dla szlachty? Tak, a twój wspólnik jest widoczny tylko dla tych niżej położonych w społeczeństwie. A my się kończymy. Sayo! Sayo!